Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak żeśmy się umawiali, króciutko przed otwarciem lodowiska 15 sezonu na Działdowskim przepięknym lodowisku spotykamy się i chcemy omówić jeszcze sprawy organizacyjne. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, tak jak w latach poprzednich, lodowisko będzie czynne od godziny 10 do godziny 20, za wyjątkiem hokeistów, ponieważ hokeiści będą wchodzili dwukrotnie w tygodniu, a więc w poniedziałki i w czwartki, i wtedy lodowisko będzie czynne do 20.30, ponieważ hokeiści wchodzą na 19 i do 20.30, a więc półtorej godziny ćwiczą hokeiści stalowe rekiny. Szanowni Państwo, cenniki pozostają w tej niezmienione, a więc tak samo jak w latach poprzednich, bilet normalny dla osoby dorosłej 10 zł, dla dzieciaków 6 zł, no i są jeszcze bilety ulgowe dla tak zwanych dużych rodzin. Szanowni Państwo, również nie zmienia się ostrzenie. Ostrzenie łyżew będzie we wtorki i w czwartki od godziny 15 do godziny 20. No i wcześniej będziemy jeszcze ostrzyli swoje łyżwy, ponieważ mamy bardzo dużo łyżew. Przygotowaliśmy nowe łyżwy na ten sezon 2023-2024. 30 par zakupionych nowych łyżew uniwersalnych, które są rozciągane na przykład od numeru 34 do 38, a więc łyżwy naprawdę bardzo uniwersalne, bo dziecko przychodzi, jeżeli jest za małe, to tylko naciska na guzik i łyżwy są podłużane. Cóż mogę powiedzieć, Szanowni Państwo, no wkrótce zbliżają się święta. Chciałbym Państwu również przekazać, jak lodowisko będzie czynne w okresie świątecznym do 6 stycznia roku 2020, a więc do Trzech Króli. Ze względu na to, że święta są bardzo długie, w tym roku robimy w ten sposób, że Wigilia jest dniem wolny. W tamtym roku w okresie wigilijnym, gdy mieliśmy czynne do godziny 14, było bardzo mało chętnych, a więc wszyscy przygotowują się już na świętego Mikołaja, a więc w tym roku Wigilia i pierwszy dzień świąt jest wolny. Natomiast w drugi dzień świąt pracujemy od godziny 15 do godziny 20. Sylwester również skracamy troszeczkę, ponieważ no, nikt nie będzie na lodowisku o godzinie 19 czy 18, bo każdy przygotowuje się na przywitanie nowego roku, a więc lodowisko będzie czynne od godziny 10 do godziny 14. Nowy rok czynny od godziny 15 do 20 i również jeżeli chodzi o Święto Trzech Króli, czynne będzie od godziny 15 do 20, a więc będzie wielka możliwość pojeżdżenia na tym lodowisku. Bałem się bardzo, czy to lodowisko ruszy, no bo to jest 15 sezon, wszystko jest już zużyte, tak jak i w samochodzie, 15 lat, a więc i lorba, i agregat, no dużo, dużo problemów, ale udało się to wszystko połączyć, scalić, także na pewno w dniu 1 grudnia o godzinie 10 rozpoczynamy 15 sezon Działdowskiego lodowiska. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć i podziękować burmistrzowi miasta i Radzie Miasta za to, że po prostu założone zostały żaluzje od strony północnej, bo zawsze nam tam do godziny 14 topił się lód, a teraz zostały założone żaluzje, także naprawdę będzie nam o wiele wygodniej, no i lód nie będziemy mieli tych problemów z mrożeniem lodu od strony północnej. Wszystko jest przygotowane, czekamy na 1 grudnia, w dniu 29 listopada wpuszczamy jeszcze hokeistów, tak już nieodpłatnie, żeby ścieli ten lód i żebyśmy później przeszlifowali, doleli, żeby na piątek, na godzinę 10, no było w 100% przygotowana tafla lodowiska. Serdecznie Państwa zapraszam na Działdowskie lodowisko. Wiem, że jest konkurencja, i Nidzica, i Mława otwierają te lodowiska. Kiedy? Jeszcze nie wiem. W Mławie byłem, oglądałem jeszcze z daleka w Powijakach. W Nidzicy tylko słyszałem, że będzie otwarte lodowisko. No, czy dojdzie do skutku, przekonamy się już wkrótce, tydzień, dwa, i będziemy wiedzieli, czy jednak zostało zrealizowane lodowisko w Nidzicy, czy nie, ale w Mławie na pewno to lodowisko powstanie. Ale jeszcze 6 grudnia chciałbym Państwa zaprosić na halę Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 od godziny 10. Mistrzostwa Działdowa, klas pierwszych. Przepiękna impreza. Impreza, która mi się najbardziej podoba, ponieważ to dzieci klas pierwszych startują w rywalizacji o najlepszą szkołę naszego miasta, najbardziej usportowioną w sezonie 2023-2024. Z każdej szkoły jest reprezentacja 12-osobowa i przygotowaliśmy 10 gier i zabaw ruchowych. Punktujemy te zabawy i na koniec podsumujemy w Mikołajki 6 grudnia to kolejną imprezę Mistrzostwa Działdowa Gier Zabaw Ruchowych w Rzekach Pierwszych. Dziękuję Państwu za uwagę.